Dziękuję za głos. Jednocześnie to jest debiut pana przewodniczącego nowego samorządu studenckiego naszego. Proszę państwa, bardzo się cieszę, że mogę państwa tutaj powitać. Niewątpliwie studenci będą jeszcze przybywali, czy też licealiści, bo takie zaproszenia wystosowaliśmy do różnych instytucji, przede wszystkim szkół z miasta, z regionu. Ale proszę państwa, ja przede wszystkim bardzo się cieszę, że ten festiwal Watch Dogs odbywa się po raz kolejny. Możemy na to patrzeć, że to taka inicjatywa, która się pojawia, która jest, będziemy oglądali filmy. Bardzo często nie zdajemy sobie z tego sprawy, jak tego rodzaju inicjatywy, jak taka inicjatywa powstaje, jak trzeba bardzo wiele zabiegów, żeby różnego rodzaju filmy nam udostępniono, żeby je wypożyczono, aby mogły być one tutaj u nas przedstawione, wyemitowane. Stąd bardzo się cieszę, że organizatorzy tego festiwalu Watch Dogs, muszę tutaj powiedzieć, że w tej inicjatywie od początku przodowa był zaangażowany Instytut Politologii, pan dr Krzysztof Żarna, obecny dyrektor, ówczesny jeszcze pracownik Instytutu Politologii i razem z innymi osobami, z panem magistrem Zbigniewem Klimą, innymi jeszcze, ten Watch Dogs jest, funkcjonuje cyklicznie w naszej uczelni i są pokazywane różnego rodzaju filmy, które niewątpliwie są specyficznym takim obrazem, przekazem. Co obserwujemy wśród studentów, że taka pewna chęć jest przekazania określonej wiedzy poprzez film. I stąd rzeczywiście bardzo dobrze, że ten festiwal się odbywa. Będziemy oglądali filmy dzisiaj, będziemy oglądali filmy jutro. Państwo niewątpliwie mogą porównać pewne wydarzenia, to co się dzieje w naszej uczelni, poprzez spotkanie, czy to z bohaterem filmu, z ludźmi, którzy występują w tym filmie, czy też mają państwo dostęp do tych osób, do tego danego człowieka poprzez i tylko wyłącznie film. Muszę tutaj nawiązać do tego wydarzenia, które miało miejsce przed kilkoma dniami, mianowicie cykl spotkań poświęconych naszemu wspaniałemu przyjacielowi Kazimierzowi Piechowskiemu, którego imię nosi ta aula, audytorium. Państwo mogliście zobaczyć film Uciekinier, mogliście przeczytać jego książkę, byłem numerem, ale i też mogliście z tą osobą spotkać się osobiście, porozmawiać z tą osobą. To jest niewątpliwie też ciekawa konfrontacja filmu i osoby z autopsji bohaterów danych filmów. Ja życzę oczywiście państwu, abyśmy oglądając takie filmy mogli też w jakiejś to przyszłości czy kiedyś spotkać się z tymi bohaterami filmów pozytywnymi, ale i też generalnie z bohaterami, bo to wzbogaci naszą wiedzę o tych sprawach. Muszę powiedzieć, proszę państwa, o tym fakcie, że ten festiwal Watch Dogs spełniał i spełnia cały czas swoje istotne zadanie. Spełnia w momencie, kiedy to był przygotowywany wniosek o studia magisterskie na kierunku politologia w naszej uczelni. To też wpłynęło na fakt, że takowe prawa uczelnia nasza otrzymała. I jednocześnie spełnia dalej, ponieważ myślimy cały czas o rozwoju naszej uczelni. Jednocześnie trzeba mieć na uwadze fakt, że tego rodzaju inicjatywy, jak różnego rodzaju seminaria, konferencje, spotkania i takie prezentacje filmowe, to one wpływają na wizerunek uczelni, ośrodka akademickiego. Państwo cały czas spotykają się z tym, czasami ja też, ale jestem tak bardzo konsekwentny, że mówimy, że gdzieś tam w szkole, studiujemy w szkole, pomimo że w nazwie jest rzeczywiście to określenie szkoła, to przecież mówimy cały czas o uczelni, która nam daje określony obraz kształcenia, określony wizerunek kształcenia, określoną jakość kształcenia. Bo to, że ten Watch Dogs się tutaj odbywa, to jest wynikiem też starań pracowników naukowych, czy wspomniałem pana dyrektora Instytutu, że by wzbogacić ofertę kształcenia studenta w naszej uczelni. Stąd bardzo się cieszę, że ten festiwal odbywa się. Niewątpliwie osoby będą przychodziły, dochodziły, ale ten pewien obraz tutaj pozostanie.
jeżeli chodzi o te filmy, które tutaj są, będą nam emitowane. Bardzo się cieszę, że ten festiwal odbywa się, tym bardziej, że jest organizowany wespół z Helsińską Fundacją Praw Człowieka, Instytutem Społecznym, Instytutem Filmowym. To są dwie bardzo zacne instytucje i to, że możemy z tymi instytucjami współpracować, świadczy o tym, że jesteśmy instytucją, uczelnią dostrzeganą już, jeżeli chodzi o ośrodki akademickie w Polsce. Życzę Państwu dobrego odbioru. Pojawią się niewątpliwie różnego rodzaju dyskusje podczas tych prezentacji filmowych. Temu to ma służyć ten festiwal Watch Dogs. Jeszcze raz wszystkich zapraszam w ciągu tego dnia i w ciągu kolejnego, również następnego dnia. Dziękuję bardzo.